Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zmiany i przemiany. Wiesz, że na tym świecie każdy człowiek boi się zmiany. Nawet jeżeli ktoś udaje bohatera, to w głębi serca ten strach przed zmianą ma każdy z nas. Co jednak zrobić, jeżeli chcesz w Twoim życiu coś osiągnąć, coś stworzyć, coś zrealizować, iść drogą Twojego serca, Twojego powołania, Twojej misji tutaj na ziemi i wymaga to zmiany. Zmiany sposobu odżywiania, ubierania, życia, może zmiany miejsca zamieszkania, może zmiany zawodu. Jak pokonać strach, który blokuje Cię na drodze do szczęścia? Co zrobić, aby ta zmiana i przemiana była szybka, lekka i łatwa? O tym opowiem Ci na naszej ceremonii o numerze 214, czyli dwójka arcykapłanka i jedynka mak, świadome myśli, słowa i działania, wolna wola i wiedza, ale także czwórka, cesarz, jak zdobyć nowe terytorium, jak odzyskać utracone terytorium, jak być dobrym cesarzem, no i oczywiście 21, jak uwolnić się od negatywnej karmy, odciąć powiązania i nitki, które Cię blokują i hamują na Twojej drodze do szczęścia. No i 14, czyli alchemia, połączenie przeciwieństw, gdzie dwie rzeczy mieszamy i powstaje coś nowego. Jak dokonać tej zmiany i przemiany z radością i lekkością w wymarzonej dziedzinie życia albo we wszystkich dziedzinach życia? Dlaczego zmiana jest taka ważna? Dlaczego jest podstawą szczęścia? O tym wszystkim dowiesz się na naszej ceremonii o numerze 214. Ceremonie są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com. Link masz również poniżej w opisie. I aby obejrzeć tą ceremonię i wszystkie pozostałe, potrzebujesz dostęp premium. Dostęp premium na 6 dni za 33 zł, na cały miesiąc za 111 albo na cały rok za 1111, gdzie masz 2 miesiące bezpłatnie. Gdy masz aktywny dostęp premium, masz dostęp do całej biblioteki. Nie tylko e-booków, ale przede wszystkim filmów, przede wszystkim ceremonii. Jest to ponad 213 godzin ceremonii, każda na inny temat. Możesz sobie wybrać tematycznie, możesz wybrać po miejscach mocy, albo możesz wybrać po numerologii, który numer Cię najbardziej przyciąga. Możesz obejrzeć wszystkie przez 6 dni, naturalnie możesz obejrzeć wszystkie. Moim zdaniem jest to najlepsza inwestycja w siebie, w swój rozwój. Przede wszystkim dlatego, że za 33 zł możesz spróbować, czy to w ogóle jest coś dla Ciebie, a w tej wartości już otrzymujesz e-booki, czyli masz praktycznie bezpłatnie, kompletnie bezpłatnie dostęp do ceremonii. Ale gwarantuję Ci, że jak raz sobie wykupisz dostęp premium, to zostaniesz ze mną na dłużej, ponieważ te ceremonie są czymś najpiękniejszym, co można sobie wyobrazić w rozwoju osobistym i w rozwoju duchowym. Prostymi słowami przekazuję Ci dokładnie klucze do szczęścia. Każdy jest inny, każdy może wykorzystać samodzielnie. Bez względu na to, na jakim poziomie jesteś, czy tym niskim, że dopiero zaczynasz ten cały Twój rozwój duchowy czy rozwój osobisty, czy też już na bardzo wysokim poziomie, każdy znajdzie w tej ceremonii coś dla siebie, bo ceremonie są dopasowane. Czyli zarówno na samym początku możesz to wszystko wykorzystać, jak i na tym najwyższym etapie nadal możesz wykorzystać rzeczy, które zobaczysz z innej perspektywy. Dlaczego nazywamy to ceremonię? Ponieważ ja jestem zawsze ubrana na biało, tak jak teraz. Jest to taki uroczysty przebieg. Biały kolor czystości, neutralny i niezależny. Kolor również tak zwanej arcykapłanki, czyli połączenia z energią wyższą i zmaterializowania jej na ziemi. Kolor biały jako neutralny, ponieważ ja jestem osobą zupełnie neutralną, dlatego mogę pomóc każdej osobie, niezależnie od wyznania, religii, pochodzenia, klasy społecznej, miejsca zamieszkania itd., ponieważ u mnie
to wszystko jest energia światła. Tutaj nie ma żadnych innych dogmatów, fanatyzmu czy jakichś innych rzeczy. Dlatego mogę popatrzeć na każdą sytuację niezależnie, z pełną neutralnością. I wtedy mogę najbardziej pomóc każdej osobie w każdej sytuacji życiowej. Ceremonie mają uroczysty przebieg. Zawsze zaczynają się od omówienia tematu, o czym będziemy rozmawiać. Później przechodzimy do oczyszczenia. To nie są żadne medytacje, to nie są żadne jakieś praktyki. To jest coś bardzo lekkiego, bardzo przyjemnego, gdzie aktywujemy sobie to światło wewnętrzne, gdzie oczyszczamy się od obcego wpływu, od obcych jakichś energii, od wampirów energetycznych, żeby idealnie przygotować wszystko w nas na to, żeby się skoncentrować na temacie ceremonii i móc wszystko dobrze zapamiętać i dobrze zastosować w swoim życiu. I na sam koniec mamy połączenie z miejscem mocy i omówienie tematu danej ceremonii, gdzie krok po kroku prowadzę Cię, pokazuję Ci wszystkie metody, wszystkie wskazówki, jak możesz coś zastosować w Twoim życiu natychmiastowo. Czyli bez względu na to, czy interesują Cię anioły, czy w ogóle jesteś kompletnym ateistą, ale interesuje Cię rozwój osobisty, rozwój duchowy. Jeżeli jesteś człowiekiem, który dopiero zaczyna swoją podróż, albo takim, który posiadł już większość mądrości, jaka jest tutaj na ziemi, w ceremoniach znajdziesz to, czego nigdzie indziej nie znajdziesz. Ta wiedza, którą możesz od razu zastosować bez względu na to, na jakim poziomie jesteś. Z głębi mojego serca zapraszam Cię więc na nasze spotkanie o numerze 214. Zmierzenie się z bardzo wyjątkowym tematem sztuki, alchemii, połączenia przeciwieństw, przemiany, jak tej przemiany dokonać z radością i lekkością. Do zobaczenia więc, do usłyszenia, Twoja Maria Bukarti.